Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ze mną Ewa Habros, trenerka bardzo dziwnej metody, dziwnie brzmiącej EFT oraz konsultantka Rikor Healing. Ja bardzo chciałabym się dowiedzieć, co to są te skróty i te dziwne nazwy. Proszę bardzo, Ewa, opowiedz, co to w ogóle jest i czym się zajmujesz? EFT to jest technika emocjonalnej wolności. To jest taka metoda, która powstała mniej więcej w połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych i opiera się na psychologii i na medycynie chińskiej. Jest to po prostu połączenie jakby akupunktury, akupresury z psychologią, czyli należy do nurtu energopsychologii. I jakby jej zadaniem jest tak naprawdę normalizacja fal mózgowych, przez co powoduje to jakby uwalnianie starych emocji. Czyli po prostu, jeżeli mamy jakiekolwiek traumatyczne doświadczenia, które nie dają nam spokoju całymi latami, to taka metoda jest po prostu w ciągu kilku minut tak naprawdę pozwala uwolnić starą traumę. I jest niesamowicie skuteczna. Jej twórcą jest Gary Craig, który był inżynierem od mostów, ale po prostu szukał przez całe życie jakiejś takiej metody, która byłaby naprawdę skuteczna i po prostu któregoś razu usłyszał, że pewien psycholog Roger Callahan z Kalifornii testuje właśnie takie połączenie chińskiej medycyny naturalnej z psychologią. I ponieważ to, co stworzył akurat Roger Callahan, było niesamowicie skomplikowane, po prostu trzeba było trzeba było postawić diagnozę bardzo precyzyjną, potem trzeba było do tego dobrać pewne punkty akupunkturowe, więc było to zbyt trudne. Natomiast Gary Craig po prostu uprościł tę całą metodę i stworzył tak jakby zestaw uniwersalny punktów, które powodują, że nie musimy wiedzieć, nie musimy stawiać diagnozy, ale po prostu mózg i tak zareaguje, ponieważ któreś z tych punktów na pewno będą prawidłowe. I w ten sposób bardzo szybko udaje się uwolnić emocje. To jest metoda też wykorzystywana przez Armię Stanów Zjednoczonych do uwalniania traum weteranów. Była testowana między innymi na weteranach z Wietnamu i na weteranach z Iraku. I okazywało się, że to byli ludzie, którym po kilkanaście lat nikt nie potrafił pomóc. A tymczasem w takim badaniu okazywało się, że właściwie w ciągu kilku minut do pół godziny na przykład uwalniali stare traumy i po prostu te traumy nie wracały. I ta metoda też była badana w Australii, między innymi tam testowano na ofiarach wypadków motocyklowych, na ofiarach wypadków samochodowych. W Ameryce Południowej testowano ją, tam było ogromne badanie, ponad 5000 osób i tam prowadzono właśnie na osobach z lękiem uogólnionym. I no właściwie szereg badań potwierdza skuteczność, niesamowitą skuteczność właśnie EFT. Powiedz mi, w jakim zakresie można stosować tą metodę? Czy to tylko jeżeli chodzi o zdrowie, czy właśnie o traumy, czy nie wiem, na jakichś innych obszarach życia? Znaczy EFT jest metodą bardzo uniwersalną i praktycznie można ją stosować wobec wszystkiego, co sprawia nam jakiś dyskomfort. Czyli jeżeli cokolwiek nie daje nam spokoju, to wiadomo, że leży u podstaw tego jakaś emocja i tą emocję można uwolnić. I praktycznie nawet takie banalne, powiedzmy, doświadczenie, tak, że powiedzmy coś nas spotyka w ciągu dnia i później nie możemy zasnąć, ponieważ zamykamy oczy i po prostu jesteśmy, gdzieś coś widzimy, tak, jakąś sytuację, która nam tego dnia przeszkadzała. Więc wtedy tak naprawdę wystarczy opukać pewne punkty, jakby omawiając sobie tę sytuację i okazuje się, że po prostu problem znika i możemy sobie spokojnie zasnąć. Na lęki, czyli na przykład załóżmy, że ktoś chce zdać egzamin na prawo jazdy i mu to kompletnie nie wychodzi, tak, po prostu ponieważ się boi różnych sytuacji, boi się, że nie zda, inni się boją, że zdadzą właśnie, więc po prostu można bardzo ładnie z takimi lękami pracować i po prostu osiągnąć spokój. Można też sobie kreować rzeczywistość, czyli do czegoś dążymy, mamy jakieś pragnienia, możemy sobie tak naprawdę zapisać zamówienie, tak jakby, czego oczekujemy i po prostu możemy przy użyciu tej metody spowodować właśnie, że ta rzeczywistość się dla nas wykreuje. Czyli na przykład ktoś poszukuje pracy, nie może jej znaleźć, to może taką metodą EFT pracować. Z tym, że wtedy oczywiście jest to cały określony program, ponieważ tak naprawdę kluczem zawsze jest najpierw pozbycie się negatywnych emocji, które przeszkadzają w osiągnięciu celu, a potem wykreowanie tego celu, który nas interesuje. W
takim razie ty uczysz postępowania tą metodą z samym sobą, czyli trenujesz jakby w jaki sposób można samemu sobie pomóc, czy to jednak musi być inna osoba, która pomoże? Nie, absolutnie. Uczę osoby, jak mają same stosować EFT, ponieważ to jest naprawdę bardzo prosta metoda i to jest właściwie taka pomoc dla siebie w każdej sytuacji dosłownie. I ona jest naprawdę bardzo prosta, ta metoda. Także uczę osoby, jak mają stosować sobie tę metodę. Natomiast jeszcze oprócz tego akurat zdarza mi się prowadzić kursy trenerskie, czyli po prostu takie, na których dzielę się już całą moją wiedzą na temat EFT i wtedy po prostu uczę, jak pracować też z innymi osobami. A druga metoda, Record Healing, co to jest takiego? Record Healing to jest metoda, która się koncentruje głównie na zdrowiu, na uzdrawianiu i już sama nazwa Record Healing to jest uzdrawianie poprzez świadomość i przypominanie. Twórcą tej metody jest dr Gilbert Renaud z Kanady, który kilka razy do roku przyjeżdża do Polski i w Instytucie Wiedzy Waleologicznej w Warszawie prowadzi zajęcia dla wszystkich chętnych, w tym również dla lekarzy. Bardzo często też lekarze w tym uczestniczą. I to jest metoda, która opiera się na kilku też wcześniejszych dziedzinach, tak można powiedzieć, nowej medycyny. Na germańskiej nowej medycynie, na totalnej biologii, którą stworzył dr Claude Sabat. Wykorzystuje też odkrycia doktora Gerarda Atiasa i właściwie odkrycia doktora Bruce'a Liptona, który jest cytologiem amerykańskim i praktycznie na bardzo wielu takich metodach biologicznych bazuje. Natomiast różni się tym, że jest to jakby psychobiologia, czyli jest to po prostu bardziej nacisk na psychologię w oparciu o biologię. Natomiast nie jest to taka czysta biologia, jak właśnie w germańskiej nowej medycynie, czy w totalnej biologii. I praktycznie w Recall Healing właśnie chodzi o to, żeby sobie uświadomić problem i żeby ten problem uwolnić, ale też jakby, żeby przypomnieć sobie wszystkie okoliczności i uwolnić wszystkie okoliczności dotyczące danego problemu, żeby ten problem raz uwolniony nie wrócił. Czyli chodzi też o to, żeby wznieść się jakby ponad problem, żeby rozwiązanie tego problemu nie było czysto praktyczne, ale było też na poziomie umysłu. I to jakby zapobiega w przyszłości powrotowi takiego problemu w określonych okolicznościach podobnych. Czy tą metodę również można stosować samemu, czy tutaj też potrzebny jest terapeuta, bądź, no jak mówisz, konsultant, tak? Że jesteś konsultantem? To zależy, dlatego że jeśli mamy już problem zdrowotny i nie potrafimy go namierzyć, to wtedy taki konsultant jest potrzebny, tak? Czyli po prostu trafiamy do konsultanta, mówimy, z czym mamy problem i konsultant szuka historii, która jest odpowiedzialna za powstanie określonej choroby. Natomiast ja zawsze zalecam Recall Healing profilaktycznie, ponieważ tak naprawdę, jeśli jesteśmy świadomi tego, co przeżywamy, jeśli jesteśmy świadomi, w jaki sposób chorujemy, to tak naprawdę chroni nas to przed zachorowaniem. Czyli po prostu, jeżeli cokolwiek nas gniecie, jakakolwiek emocja, to wtedy tak naprawdę im szybciej ją uwolnimy, tym lepiej dla nas. Ale tu właściwie trzeba by wytłumaczyć, o co dokładnie chodzi, tak? Ja mam taki przykład o kamyku i mówię zawsze, że to jest tak, jakby kamyk nam wpadł do buta. Jak wpadnie do buta i my go nie wyjmiemy, to po prostu nas uwiera, rani i wtedy mózg musi coś zrobić, musi rozwiązać nasz problem. I najprostszym rozwiązaniem jest wtedy wzmocnić skórę w tym miejscu, żeby ten kamyk nie uwierał, żeby przestał ranić. I po prostu mózg wtedy namnaża nam komórek. I później właśnie tak bardzo podobnie jest z emocjami, tak? Tylko że we wnętrzu naszego ciała, jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli kumulujemy emocje, tych emocji nie wyrażamy w żaden sposób, nie chcemy, nie potrafimy, nie mamy komu, to wtedy te emocje odkładają się gdzieś w ciele i one się odkładają w określonych miejscach ciała. I wtedy na przykład jeżeli związane są one w dodatku jakby ze starą częścią mózgu, czyli z pniem mózgu albo z móżdżkiem, to prowadzi to do powstania nowotworów. I oczywiście to można, ten proces można odwrócić, czyli po prostu te emocje można uwolnić z ciała i wtedy ten nowotwór właśnie zostanie przez siły organizmu rozłożony, tak? Przy pomocy bakterii, wirusów, grzybów. Jest taki, no powszechnie znane są alergie.
Czym są w ogóle alergie, jak można je rozwiązać zastosując albo pierwszą, albo drugą metodę, albo łącząc te metody, bo wiem, że łączysz czasami takie metody. Tak, łączę i to bardzo często. No, rzeczywiście alergia jest częstym przypadkiem i mówi się wtedy o tak zwanym konflikcie przeniesienia. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że w którymś określonym momencie nastąpiło wydarzenie traumatyczne czy jakieś stresujące w życiu, najczęściej dziecka, i mózg tego dziecka zapamiętał jakby wszystkie okoliczności, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Cokolwiek się wydarzy, jest programowane później jakby przez mózg i jest odtwarzany jest mechanizm obronny określony. I akurat alergię bardzo trudno jest wyleczyć, ponieważ te konflikty się na siebie nachodzą, to jest tak zwany efekt szyny, czyli po prostu cokolwiek się pojawi, jakakolwiek informacja zapisana przez mózg się pojawi, towarzysząca temu pierwszemu zdarzeniu, to mózg zareaguje dokładnie w taki sposób i odpowie dokładnie taką samą reakcją. I to jest po prostu alergia. I czasami to jest tak nawet, wydawałoby się dość absurdalne, chociaż akurat mózg ma tutaj, ma swój program określony, tak? Czy po prostu jest to funkcja adaptacyjna. I tak jest na przykład z uczuleniem na kota, na sierść kota, czyli załóżmy... No właśnie, podobno najtrudniejsza z alergii do wyleczenia. Mhm. No właśnie, a tymczasem okazuje się, to jest taki książkowy niemalże przypadek, tak? Że dziecko ma kotka. I kocha tego kotka, jest z nim bardzo mocno związane, ale potem na przykład okazuje się, że musi wyjechać do babci na tydzień albo na dwa. I wtedy okazuje się, że mama mówi, nie możesz zabrać tego kotka, bo babcia nie lubi kotków albo babcia nie ma warunków, nie możemy tego kotka zabrać. I dziecko wyjeżdża i okazuje się, że w ogóle przeżywa w tym momencie konflikt rozdzielenia z tym kotkiem, za którym bardzo tęskniło. Przyjeżdża do tej babci, a tam się okazuje, że babcia mówi, ale dlaczego nie przywiozłeś tego kotka? No i to się po raz kolejny nasila, tak? Później dziecko wraca. I okazuje się, że tak spotyka, dostaje tego swojego kotka z powrotem i włącza się faza naprawcza, która jest po prostu tak jakby alergią na kota w tym momencie. Ale wtedy co robią rodzice? Zabierają mu tego kota, ponieważ jest uczulony na kota. I zaczyna się jakby cały taki łańcuch, taka cała spirala, która się napędza. I później okazuje się, że za każdym razem, kiedy dziecko ma kontakt z sierścią kota, włącza mu się po prostu jakby faza naprawcza, można powiedzieć, po tym konflikcie rozdzielenia z kotem. Ale też no, wszelkiego rodzaju alergie właśnie na pyłki, to są zwykle jakieś historie z dzieciństwa właśnie przeżyte w lecie, a dzieci, to trzeba o tym pamiętać, tak, że dzieci, malutkie dzieci, wszystko przeżywają po raz pierwszy i wszystko przeżywają w sposób taki bardzo silny, tak, czyli jeżeli mama akurat zostawiła dziecko się poczuło porzucone dokładnie na 15 minut, powiedzmy, czy na pół godziny, wystarczyło, że ten lęk się w nim wtedy obudził i już się okazuje, że wszystkie okoliczności zostają zapamiętane. I jeśli akurat to była wiosna czy lato i coś pyliło, no to później pojawiają się alergie. Właśnie za każdym razem, kiedy coś taką sytuację przypomni. To, co Recall Healing wykorzystuje, żeby odkryć pewne źródła problemów, ponieważ Recall Healing posługuje się określonymi narzędziami. I właśnie jedno z tych narzędzi to jest tak zwany okres plan cel. Czyli to jest czas, gdzie jest 9 miesięcy przed poczęciem, później jest okres ciąży i pierwszy rok życia dziecka. I to jest taki cykl, w czasie którego mózg biologiczny dziecka jakby zapamiętuje cel, czyli pragnienia rodziców, cele rodziców co do tego dziecka, lub czasami dziecko jest nieplanowane, więc tym bardziej cele rodziców materializują się potem w życiu tego dziecka. Czyli ten cel rodziców staje się projektem dziecka na całe życie. Czyli jeszcze jakby na 9 miesięcy przed w ogóle poczęciem. Tak. To, co rodzice myślą na temat tego dziecka, bądź no w zasadzie mogą nie myśleć o dziecku, ale o jakichś swoich planach życiowych, to będzie miało już wpływ na dziecko. No tak, na przykład taki, powiedzmy taki przypadek dziewczyny, która notorycznie cierpiała biedę. Nie mogła, po prostu w żaden sposób nie mogła zarobić pieniędzy. Jak zarobiła te pieniądze, to natychmiast je traciła i miała gigantyczne problemy finansowe. No i co się okazało, kiedy zaczęliśmy szukać takiego problemu? I okazało się, że 9 miesięcy, w ciągu tego okresu 9 miesięcy przed jej poczęciem, jej mama była zaręczona z chłopakiem, który był z bogatej rodziny, a ona była biedna. I to były takie czasy, że jego rodzina jej nie akceptowała. I ten chłopak pod wpływem rodziny po prostu tą dziewczynę zostawił.
I ona podobała się innemu chłopakowi w tamtym czasie, ponieważ chciała trochę zapomnieć, więc zgodziła się z nim być, bardzo szybko wzięli ślub i doszło do poczęcia dziecka. I to właśnie było to dziecko. I to dziecko urodziło się z programem Żyje dzięki biedzie, ponieważ gdyby jej mama nie była biedna, to wtedy byłaby z innym mężczyzną i prawdopodobnie nie doszłoby nigdy do jej poczęcia, więc ona miała program Żyje dzięki biedzie. Takich cykli biologicznych jest więcej. Po prostu mózg pracuje jak komputer, który odtwarza pewne sekwencje w naszym życiu. I ten okres plan-cel to jest jakby jeden cykl, ale takich cyklów czy cykli jest więcej w naszym życiu. I jakby każde takie poważne doświadczenie może spowodować uruchomienie, jakby zamknięcie jednego cyklu i odtworzenie go. Po prostu mózg przez cały czas analizuje wszystkie informacje, które otrzymuje i jeśli zdarzy się jakieś takie wydarzenie w naszym życiu, które on uzna za kluczowe, za jakieś przełomowe, to w tym momencie sprawdza, co się działo przedtem. I jeśli zachował nas przy życiu, a to jest jego podstawowy cel, zachować nas przy życiu, to zaczyna odtwarzać. I takich przykładów można podać wiele. Ja powiem akurat taki dość ciekawy przypadek mojej koleżanki, która zadzwoniła do mnie w grudniu zeszłego roku i powiedziała do mnie, że dzieje się coś strasznego, ponieważ w ciągu bardzo krótkiego czasu wydarzyła jej się cała seria katastrof. I to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek w ciągu 2 tygodni przeżył powódź i prawie mu się spaliło mieszkanie i prawie się spalił samochód. I właśnie to była moja koleżanka. Ja mówię do niej, że wiesz co, no ale rzeczywiście to jest niemożliwe. Ona w tym momencie miała dokładnie 43 lata. I stwierdziłyśmy, że trzeba poszukać, gdzie się coś takiego mogło zacząć? I wtedy jakby najprościej szuka się, jakie były okoliczności urodzenia, tak? Bo to jest, widać, że to jest ewidentnie jakiś bardzo przełomowy moment, więc sprawdzamy, co się działo, kiedy ona się urodziła. I jaka tutaj była historia? Ona urodziła się w grudniu 1970 roku w Gdyni, w szpitalu, do którego przywożono w czasie wypadków grudniowych zabitych i rannych stoczniowców. I ona w tym czasie, w tym szpitalu konkretnie, rodziła się. I kiedy wieźli ją do domu taksówką, to wszędzie na ulicach był gaz. Jej tato, marynarz, kapitan w żeglugi wielkiej, kilka dni przed jej urodzeniem wypłynął w morze, zostawiając jej mamę samą. I ona w takich okolicznościach przyszła na świat. I potem, dokładnie 43 lata później, okazuje się, że jest powódź, czyli można powiedzieć, że coś związane z morzem, z wodą. Ona była sama w czasie, po prostu pękł kaloryfer w mieszkaniu, w którym ona była. I w ogromnym wieżowcu nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. I ona stała po kolana w gorącej, praktycznie we wrzątku i nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. Więc była z tym zupełnie sama, tak? Właściwie z jakimś morzem, z jakimś żywiołem. Do tego jeszcze właśnie prawie spalił jej się samochód i miała pożar własnego mieszkania. Więc było tego jakby za dużo, ale też jakby z ciekawości sprawdziłyśmy, czy... Bo to było też bardzo dziwne, że ten cykl miał aż 43 lata. Czy coś wydarzyło się po środku? Czy ten cykl był krótszy? I okazało się, że dokładnie kiedy miała 21 lat i 6 miesięcy, jej teść został zastrzelony. I to były lata 90. Więc jest to w ogóle bardzo dziwne, tak? To nie dotyczyło bezpośrednio jej, ale ona znowu była jakby świadkiem wydarzenia, gdzie ktoś został zastrzelony, tak jak w momencie, kiedy przychodziła na świat. I jest to naprawdę bardzo dziwne, ale takie przypadki się zdarzają i tutaj właściwie te cykle biologiczne odkrył dr Marc Fréchet, którego życie całe też było pod tym względem niesamowicie interesujące, ponieważ Marc Fréchet urodził się po to, aby uwalniać kobiety z więzienia. A mianowicie, znaczy chodziło o to, że jego matka podczas II wojny światowej handlowała z Niemcami. I ona po prostu robiła to, żeby przeżyć, ale później, kiedy wojna się skończyła, to została tak naprawdę oskarżona o kolaborację i groziło jej więzienie. No i wtedy sąsiad tej kobiety pomyślał, że właściwie tak się na nią litował i stwierdził, że właściwie gdyby on się z nią ożenił i gdyby ona była w ciąży, to może sąd wziąłby to jako okoliczności łagodzące i po prostu nie wtrącono by jej do więzienia. No i rzeczywiście okazało się, że został poczęty Marc Fréchet, ale matkę zamknięto do więzienia. I ona była przez ten cały okres ciąży była zamknięta w małej celi. Była po prostu, nie mogła się praktycznie ruszać. I tak naprawdę, kiedy on się urodził, to dopiero ona z tego więzienia mogła wyjść.
Więc po pierwsze, jakby sam fakt jego urodzenia spowodował, że jego matka została uwolniona z więzienia, a poza tym ten jakby plan, prawda, ten właśnie ten okres, plan, cel, projekt, on został poczęty po to, żeby matkę uwolnić z więzienia. I później Mark przez całe życie swoje pracował z kobietami jako psychoterapeuta i po prostu uwalniał je z różnych więzień. Ale co ciekawe, kiedy Mark Frechet uniezależnił się od rodziców całkowicie, czyli jakby wszedł, zakończył mu się pewien pierwszy cykl i rozpoczął mu się jakby tak zwany cykl niezależności, jakby w tym czasie on się po prostu ożenił i kobieta, z którą on się ożenił, też dla niej to był moment, taki moment przełomowy, to też dla niej był koniec tego pierwszego cyklu, w cyklu niezależności. I okazało się, że po nocy poślubnej, prawda, oni gdzieś wyjechali, noc poślubna, rano Mark przygotował dla niej śniadanie, do łóżka chciał jej podać, przychodzi, okazuje się, że jego żona jest sparaliżowana. I no właściwie normalny człowiek by spanikował, no ale ponieważ Mark Frechet zajmował się takimi badaniami, więc poszedł po telefon i powiedział: kochanie, dzwoń do swojej mamy i zapytaj, co się stało, kiedy się urodziłaś. I okazało się, że jego żona po prostu, kiedy się urodziła, kiedy przychodziła na świat, był bardzo trudny poród, był poród kleszczowy i ona przez kilka dni jako maleńkie dziecko była sparaliżowana. Więc po prostu Mark zajął się swoją żoną, zaopiekował się i po kilku dniach ten jej paraliż ustąpił. Czyli też nie miało miejsce jakby nasilenie tego problemu, tak? Oni po prostu spokojnie do tego podeszli i ten paraliż minął. Bo właśnie jakby w recall healing to też jest bardzo ważne, żeby się konflikty nie nakładały, czyli po prostu, żeby jeden problem można było rozwiązać, ale żeby nie nakładał się na niego inny problem. Żeby nie nakładał się tak zwany konflikt diagnozy, konflikt prognozy, czy jakikolwiek właśnie inny problem, który nie pozwoli temu pierwszemu się rozwiązać. Czyli rozumiem, że nie należy też jakby przesadnie przejmować się tym, co się wydarza, tak? Nie należy zasilać tego jakąś taką swoją uwagą, energią, tak? Dobrze tak. To rozumiem, czy... Dobrze, chociaż właściwie tutaj chodzi o to, że po prostu powiedzmy, że jest jeden problem, tak? Jest konflikt. Powiedzmy, że kobieta idzie na mammografię. Nic ją nie boli, po prostu nic kompletnie nie wie. Idzie na badanie profilaktyczne. I tam nagle okazuje się, że wykrywają u niej nowotwór. I w tym momencie ona zaczyna się bać, tak? Czyli na to, że ona ma jakiś problem, bo ten nowotwór jest z czymś związany, on z czegoś wynika. I na to nakłada jej się drugi problem pod tytułem lęk przed śmiercią. I potem okazuje się, że tak naprawdę ten lęk przed śmiercią, czy w ogóle przed tym, co się będzie działo, powoduje kolejne problemy zdrowotne. Czyli na przykład, jeśli ona rzeczywiście boi się, że umrze, no to w tym momencie, załóżmy, może się coś pojawić w płucach, tak? Wybuduje się, będzie miała tak zwany przerzut do płuc. Jeżeli ona na przykład boi się, że właśnie, że straci pierś, że wtedy już co z niej będzie za kobieta, że ona nie będzie w pełni kobieca, będzie miała tak zwane przerzuty do kości. I takich historii po prostu, takie historie można mnożyć, tak? A bardzo często jest tak, że gdyby ona po prostu w ogóle nie wiedziała o tym, że ma jakiegoś raka, to problem, który spowodował tego raka, mógł się rozwiązać i po prostu ten rak mógł zniknąć. I my bardzo często w życiu mamy takie sytuacje, my po prostu o tym nie wiemy, ile razy budują nam się nowotwory w organizmie i jak one się łagodnie czasami rozkładają. Bo tak naprawdę dowiadujemy się o tym, że jesteśmy chorzy, powiedzmy, tak? Tak to nazywając, w momencie, kiedy pojawiają się jakieś symptomy poważne, a one się pojawiają przeważnie po rozwiązaniu problemu. Czyli w momencie, kiedy organizm sam sobie wyprostuje, tak. Kiedy coś się wydarza takiego, że to odchodzi, wtedy dopiero są objawy jakiejś choroby i wtedy zaczynamy. Tak, wtedy idziemy do lekarza i wtedy się dowiadujemy, że jesteśmy chorzy i zaczynamy się po prostu stresować, zamiast dać swojemu organizmowi możliwość. Dokładnie, dokładnie. Wyjścia. Ja tutaj mogę podać taki własny akurat przypadek, ponieważ ja od 10 roku życia choruję na bardzo ciężką postać łuszczycy. I też dlatego zainteresowałam się właśnie takimi metodami, żeby tak naprawdę sobie pomóc. I zwykle ta łuszczyca u mnie jest połączona z tak zwanym objawem Koebnera, który polega na tym, że nie wolno uszkodzić skóry w żaden sposób, bo jeżeli się uszkodzi skórę, to wtedy na tym miejscu pojawia się natychmiast następne, pojawiają się po prostu zmiany na skórze.
I generalnie jakby to zawsze budziło u mnie ogromny stres, ponieważ jeżeli właśnie przyszło lato i powiedzmy zjadłam coś, nie wiem, ogórka na przykład, który był spryskany, załóżmy, i dostałam jakąkolwiek wysypkę, to w tym momencie był to dla mnie natychmiast powód do paniki. I ja wtedy właśnie biegłam natychmiast do lekarza prywatnie, wydawałam mnóstwo pieniędzy, apteka, bo wiedziałam, że ta wysypka po prostu za chwilę stanie się łuszczycą i ja się jej po prostu nie pozbędę. I pół roku później moja wysypka była już oczywiście łuszczycą i leczenie trwało, nie można mnie było w żaden sposób wyleczyć. I co się u mnie zmieniło, jak poznałam Recall Healing? Któregoś razu, dokładnie na zajęciach właśnie też u Gilberta, był dzień przerwy i ja po prostu obudziłam się w hotelu rano i stwierdziłam, że coś mnie swędzi na nodze. No i tak popatrzyłam na swoją nogę i okazało się, że mam taki ogromny plac wysypki. No i normalnie, tak jak powiedziałam, byłaby to panika w ogóle i tak popatrzyłam na tą swoją wysypkę i powiedziałam, o, faza naprawcza, ciekawe po czym. I zupełnie po prostu podeszłam do tego z absolutnym spokojem. 3 dni później wróciłam do Wrocławia i nie miałam żadnej wysypki, nie miałam po niej śladu. Po prostu moja wysypka po prostu sobie zniknęła. Była po prostu fazą naprawczą po czymś, co się naprawiło zupełnie nawet nieświadomie podczas zajęć. Po prostu spokój powoduje, że jakby nie mamy tego drugiego konfliktu i nie, wtedy może się spokojnie ten problem rozwiązać. Opowiedz teraz jeszcze o metodzie łączenia jednej i drugiej metody. Jakie są efekty, czy są lepsze, w jakich sferach lepiej pomagać, którą metodą? Generalnie tak. W obu przypadkach ważna jest jakaś historia. Ponieważ to za każdym razem jest jakaś historia, która powoduje nasze problemy. Czy to problemy zdrowotne, czy to problemy emocjonalne. I chodzi o to, że do takiej historii trzeba dotrzeć, trzeba ją rozebrać na czynniki pierwsze i trzeba ją po prostu uwolnić. I Recall Healing posługuje się narzędziami, posługuje się różnymi narzędziami, ponieważ ważne jest to, żeby taką historię uwolnić. A EFT jest doskonałym narzędziem do uwolnienia historii. Czyli jeżeli przy pomocy Recall Healing namierzymy przyczynę jakiejś choroby, namierzymy tą historię, jedną, drugą, zwykle tych historii może być nawet więcej, właśnie w tych cyklach sprawdzamy, czasami może być kilka tych historii, sięgamy do tej, która była najwcześniej na przykład i po prostu tą historię zaczynamy za pomocą EFT uzdrawiać. Jakby rozbieramy ją na poszczególne aspekty i każdy aspekt, jakby uwalniamy emocje związane z tym aspektem. I wtedy jesteśmy w stanie jak bardzo szybko uwolnić jakby te wszystkie emocje, które spowodowały też choroby i organizm jest w stanie wrócić do zdrowia. I podam też taki przykład, akurat to nie z mojej praktyki, z praktyki mojej koleżanki, kiedy przyszła do niej kobieta z 2 nowotworami. Miała nowotwór piersi i nowotwór wątroby. I moja koleżanka nic o tej kobiecie nie wiedziała, kompletnie nic, ale już po prostu sama wiedza na ten temat, że jest to nowotwór piersi i nowotwór wątroby, z Recall Healing dała jej już przypuszczenie, jaka historia stoi za tym, za takimi nowotworami. No i wiadomo było, że jeżeli kobieta była praworęczna, to był nowotwór lewej piersi. I chodziło, drugi nowotwór to był nowotwór wątroby. I wiadomo, jakby niezmienniki wręcz biologiczne są takie, że jeżeli chodzi o wątrobę, to jest jakaś historia głodu, jest jakiś problem związany z głodem. A tutaj do tego jeszcze pierś, u praworęcznej kobiety lewa pierś to jest historia związana z dzieckiem. I teraz w zależności od tego, czy to jest nowotwór gruczołów mlecznych, czy nowotwór przewodów mlecznych, to jest to troszeczkę inna historia, ale ona zawsze jest związana z dzieckiem. Więc pierwsze skojarzenie w tym momencie brzmiało, moje dziecko jest głodne lub nie mogę nakarmić mojego dziecka. I dokładnie taka historia, kiedy ta kobieta do niej przyszła, moja koleżanka zaczęła ją podpytywać właśnie, tak, czy pani ma dzieci, w ogóle co się z tymi dziećmi dzieje i okazało się tak od słowa do słowa, okazało się, że syn tej kobiety jest w więzieniu i ona nie ma z nim kontaktu, nie wie co się z nim dzieje, nie może mu w żaden sposób pomóc, tak, ale jako matka zakodowała to, że ona nie może mu pomóc, ponieważ nie może go nakarmić tak jakby, więc skoro nie może go nakarmić, to on jest głodny. I właśnie moja koleżanka za pomocą EFT, pracując dokładnie tą samą metodą, powiedziała do tej kobiety, to może spróbujmy popracować nad takim zdaniem. Moje dziecko jest głodne.
I ta kobieta tak spojrzała, w ogóle do niej to jakby nie przemawiało, ale po prostu EFT jest metodą, która pozwala, czy mózg chce, czy nie chce, po prostu musi wypluć historię i musi wypluć emocje. My tak to mówimy, on po prostu musi wypluć emocje. I kiedy trwało opukiwanie, to są takie rundki po prostu, kiedy się opukuje punkty na ciele, to przy pierwszym jakby okrążeniu nic się nie działo, natomiast przy drugim ta kobieta zaczęła płakać. I płakała, było tak długo opukiwanie, dopóki ona nie przestała płakać. I 4 tygodnie później nie miała już żadnego nowotworu. Powiedziałaś, że trzeba wrócić pamięcią na przykład do wczesnych lat dzieciństwa i sprawdzić, co się wydarzyło na przykład w momencie urodzenia, bądź gdzieś tam w najbliższych latach życia. Co jeżeli... Po pierwsze, nie mamy możliwości tego sprawdzenia, ponieważ, nie wiem, rodzice nasi nie żyją. A po drugie, na przykład jest gdzieś taki kłopot w dzieciństwie i nie sięgamy tak daleko pamięcią swoją własną, żeby odkryć tę sytuację. To wtedy EFT się doskonale sprawdza, ponieważ za pomocą EFT można pracować nie tylko na historiach, które pamiętamy, ale można też pracować na historiach, których nie pamiętamy. Czyli na przykład wtedy, załóżmy, mamy przypuszczenie, że taka historia mogła mieć miejsce. I to było tak jak z tym głodem tego dziecka właśnie, tak? Że historia mogła mieć miejsce i wtedy zaczynamy testować zdania. I okazuje się, że jeśli to zdanie jest prawdziwe, to pojawią się emocje i te emocje zostaną uwolnione. Za pomocą EFT możemy też uwalniać pewne historie na przykład z okresu prenatalnego, czyli możemy jakby spróbować wczuć się w to, co czuło wtedy dziecko, kiedy po prostu dopiero się kształtowało, tak jak mogło przeżywać problemy swoich rodziców. I też można to uwolnić. Poza tym też można pracować w taki sposób, że jeżeli chodzi o ten okres właśnie prenatalny, czy w ogóle ten, którego nie pamiętamy, to możemy też pracować jakby na historiach naszych przodków, przypuszczając, co oni mogli czuć i wtedy my też to poczujemy. Jeżeli my to czujemy, to wiadomo, że ciągniemy tą historię. Jeżeli nie czujemy, to wiadomo, że to nie jest nasza historia. Ale można w ogóle pracować, że tak powiem, w ciemno z pewnymi historiami naszych przodków i wtedy też pojawiają się emocje. Ja robiłam takie warsztaty dotyczące historii kobiet i pracowałam właśnie na historiach, no właśnie różnych, tak? Wychodząc z ogólnej znajomości historii kobiet, wiedząc, jaka była sytuacja kobiet kiedyś, tak? Czy kobiety pracowały, czy nie pracowały, czy miały swoje pieniądze, czy nie miały swoich pieniędzy. Również na historiach wojennych, których przecież bardzo często nie znamy, ale hipotetycznie, tak? Czyli po prostu praca była ustawiona, były tak zwane ustawienia dotyczące historii naszych przodkiń. I okazywało się, że były różne emocje w czasie tego, mało tego, pojawiały się wspomnienia, właśnie takie z dzieciństwa, ponieważ te ustawienia coś uruchamiały, jakąś historię, jakiś program. I pojawiały się później fazy naprawcze. Czyli właśnie jakby to, co znamy z Recall Healing, to, co znamy z totalnej biologii, tak? Pojawiały się fazy naprawcze, na przykład w nerkach, że powiedzmy zaczynała kogoś boleć nerka, a nerki są związane z historiami pokoleniowymi, z historiami naszych przodków. Więc wiadomo, że w tym momencie coś się działo, tak? Że to się pojawiło. Także jakby są różne sposoby dotarcia też. Są też inne metody dotarcia do tego, czego nie pamiętamy, ale to już inna historia. Mówiłaś o tym, że pewne sytuacje historyczne, pewne cykle nawet jakieś historyczne mają wpływ na nas, na nasze ciało, na to, co się z naszym ciałem dzieje. Mogłabyś troszeczkę powiedzieć więcej o tym? Gilbert Renaud mówi, że mamy nie takie ciało, jakiego chcemy, tylko takie ciało, jakiego potrzebujemy. Więc tak naprawdę wszystko, co się dzieje, jest jakby związane, ma określoną funkcję pełnić, tak? Jest jakimś mechanizmem adaptacyjnym. I na przykład z mojej pracy już wynikało, że jeżeli były rozbudowane na przykład bardzo uda u kobiet, to okazywało się na przykład, że za tym mogła stać historia gwałtu. Ponieważ wtedy mózg wyprodukował na tyle silne uda, żeby po prostu mogły być zaciśnięte nogi. I to były historie z II wojny światowej na przykład, czy z końca II wojny światowej. To takie historyczne, tak? Ale na przykład, jeżeli mamy oponkę wokół brzucha, no to na przykład okazuje się, że to jest jakaś historia utonięcia w rodzinie.
I w tym momencie my dostaliśmy koło ratunkowe, które ma nas wzmocnić. Ale też generalnie, jeżeli chodzi o ciało, tak, bo przecież dzisiaj jest kult szczupłej sylwetki i po prostu dziewczyny odchudzają się na potęgę, a potem jest jojo i tak dalej. Więc recall healing świetnie się nadaje do tego, żeby usunąć rzeczywiste problemy, tych problemów z wagą. Ponieważ tutaj akurat mogą wchodzić naprawdę bardzo różne sytuacje i taki główny konflikt, jakby główna przyczyna to jest konflikt porzucenia, czyli po prostu ktoś został gdzieś porzucony i musi być czy zostawiony przez rodziców, czy nawet się dziecko zgubiło, załóżmy w jakimś supermarkecie, czy gdziekolwiek, dosłownie na chwilkę i ten lęk już spowodował, że zaprogramował się ten konflikt, muszę być większy, żeby mnie znaleźli. Czasami to jest tak, to też można na przykładzie par popatrzeć, tak? Póki się kochają, są młodzi, siedzą przytuleni na kanapie, ale potem właściwie to uczucie tak trochę wygasa i oni tak są coraz dalej i dalej. I tak może chcieliby być bliżej, ale po prostu no już zaszły pewne historie, pewne sytuacje, już nie mają do tego odwagi i zaczynają tyć, ponieważ po prostu ciało, to pragnienie powoduje, żeby się mogli do siebie zbliżyć. Czyli po prostu muszę zwiększyć swój rozmiar, żeby zbliżyć się do tej drugiej osoby, tak? Jakby kolejna historia. Ale też jest problem na przykład tego typu, że dlaczego nie można schudnąć tak łatwo? Ponieważ nakłada się na to drugi konflikt najczęściej. Właśnie to rzadko jest tak, że był tylko jeden. Jeżeli jest naprawdę poważny problem, to nakłada się drugi. I oczywiście co jest największym problemem w dzisiejszych czasach? Lustro. I wtedy taka kobieta, która próbuje schudnąć w ogóle, po prostu patrzy na siebie w lustrze, w szybie wystawowej, gdziekolwiek indziej i po prostu pojawiają się w niej negatywne uczucia na swój temat. I jeżeli tego konfliktu się nie rozwiąże, jeżeli nie zaakceptujemy tego, jak wyglądamy, to nie schudniemy. To jest konflikt, który całkowicie blokuje możliwość schudnięcia. I to jest taki paradoks, bo jeżeli tylko rzeczywiście uznamy, że jest ok, że po prostu nas to nie interesuje, że akceptujemy siebie, zaczynamy chudnąć. Także jest właśnie taki paradoksalny mechanizm i można świetnie właśnie pracować wtedy metodą EFT, nawet nad samym sobą, czyli właśnie ze wszystkimi negatywnymi emocjami, które mamy na swój temat, tak? Możemy po prostu sobie wręcz eksperymentować i przyglądać się sobie w lustrze. Jeżeli jakakolwiek nam się pojawi negatywna emocja dotycząca tego, jak wyglądamy, to natychmiast zaczynamy ją za pomocą EFT uwalniać. I to naprawdę, naprawdę działa. I prowadzisz też, wiem, że prowadzisz takie terapie, czy indywidualne jakieś konsultacje, tak to można nazwać? Tak, tak. Prowadzę sesje indywidualne, pracuję tymi dwiema metodami najczęściej. To są terapie krótkoterminowe, czyli po prostu no, zwykle dążymy szybko do rozwiązania jakiegoś problemu, ale też wymagam od moich klientów, żeby pracowali nad sobą, czyli tak naprawdę uczę ich metody EFT. I mówię też, co mają robić w tych przerwach pomiędzy pracą ze mną, jak mają sami nad sobą pracować. I wtedy rzeczywiście te efekty przychodzą bardzo szybko. W jakich sferach najwięcej, czy największe sukcesy masz, czy z jakimi problemami najczęściej przychodzą pacjenci? Najczęściej przychodzą z problemami emocjonalnymi, a najczęściej, w ogóle już najczęściej, przychodzą z nieszczęśliwymi związkami. I wtedy najczęściej pracujemy najpierw na emocjach bieżących, czyli nad tym, co się dzieje. Najczęściej to są po rozstaniach na przykład też osoby, tak? Czyli wtedy jakby zaczynamy od tego leczenia bólu po rozstaniu, tak naprawdę, od tego, żeby osoba mogła normalnie funkcjonować. Potem eliminujemy uzależnienie emocjonalne, ponieważ wiadomo, że tęsknimy, ponieważ czegoś konkretnego bardzo nam brakuje, jeśli dana osoba nawet nas krzywdziła, ale jesteśmy od niej, ale robiła coś innego, takiego, czego nam nikt nie zastąpi, czego od nikogo nie dostaniemy. I to jest po prostu uzależnienie wtedy, więc eliminujemy mechanizm właśnie tego uzależnienia. I próbujemy też sięgnąć właśnie do historii pokoleniowych. Szukamy takich historii nieudanych związków w rodzinie i staramy się wtedy właśnie je uwolnić na zasadzie, to nie jest moja historia, więc ja nie muszę tego przeżywać. A czy z problemami na przykład finansowymi, czy nie wiem, sukcesów w pracy, czy w biznesie, czy pojawiają się takie przypadki? Tak, pojawiają się takie przypadki i tutaj taka ciekawostka, może też z recall healing powiem,
dlaczego często mamy problemy z finansami. Wtedy musimy sobie poszukać w historii rodziny zagrożenia związanego z wodą, tak? Ponieważ mózg nie do końca rozumie, co to są pieniądze, ale jakby kojarzą mu się pieniądze z płynnością. Jeśli z płynnością, to z płynami. Jeśli z płynami, to szukamy historii w rodzinie, chorób związanych bądź to z układem moczowym, czyli po prostu wiadomo już konkretnie nerki, pęcherz i tak dalej. One są związane z wodą, więc i z pieniędzmi, bądź też chorób płuc, ponieważ woda jest zagrożeniem dla płuc. I bardzo często, jak sobie patrzymy nawet na właśnie na drzewa genealogiczne, ponieważ to też jest jedno z narzędzi Recall Healing, to wręcz w określonych kanałach genetycznych możemy zobaczyć po prostu w każdym pokoleniu, że ktoś miał albo gruźlicę, albo raka płuc, tego typu historie. I po prostu możemy je wręcz doskonale po prostu prześledzić, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj jest akurat dość złożona sytuacja, ponieważ ludzie z różnych powodów nie mogą tych pieniędzy mieć czy zarabiać. I wtedy tak naprawdę szukamy lęków, dlaczego oni nie mogą, dlaczego się boją, jakie mają przekonania dotyczące pieniędzy. Także tutaj akurat to nie jest na dwie czy na trzy sesje problem, chyba że ktoś się solidnie weźmie sam do pracy i po prostu będzie też będzie pracował nad tym. Także wtedy jest to łatwiejsze, ale tak naprawdę trzeba najpierw znaleźć wszystkie negatywne aspekty tej sytuacji, a potem dopiero kreować. Czy są jakieś narzędzia, aby móc wspomagać się w pracy takiej normalnie w domu podczas przerw między sesjami? Tak, jest właściwie metoda EFT jest na tyle popularna, że można bardzo wiele informacji o niej znaleźć nawet w internecie i ponieważ Gary Craig uwolnił metodę swego czasu, więc tak naprawdę można znaleźć nawet darmowe podręczniki, gdzie pokazane są też określone przykładowe ustawienia, jest pokazane, jak można pracować. Oczywiście te podręczniki są najczęściej skonstruowane w taki sposób bardzo podstawowy, ale to już wystarczy do samodzielnej pracy. Natomiast jeżeli jest rzeczywiście głębszy problem i po prostu nie wiemy, jak się za niego zabrać, no to wtedy idziemy do trenera czy do konsultanta i wtedy próbujemy znaleźć przyczynę konkretnie tego problemu i go od jakiejś strony ugryźć, że tak powiem. Czyli Recall Healing akurat to jest uzdrawianie poprzez świadomość, poprzez przypominanie, więc tak naprawdę jedynym narzędziem jest nasza świadomość. I ja tutaj zawsze zalecam stosowanie Recall Healing profilaktycznie. To znaczy, jeżeli cokolwiek złego nas spotyka w życiu, to mamy kilka możliwości, żeby nie odłożyć tych emocji w ciele, tak? Czyli po prostu możemy o tym powiedzieć komuś, a możemy zresztą powiedzieć o tym też sobie do lustra, byleby na głos, żeby ten mózg usłyszał. I co jest najważniejsze, że musimy powiedzieć, jak my się czujemy. Czyli jeśli nas ktokolwiek skrzywdził, to nie jest ważne, co zrobił ten ktoś, tylko ważne jest, jak my się z tym czujemy. I właśnie często problemy wynikają z tego, że my właśnie nie potrafimy, nie chcemy, nie mamy komu po prostu powiedzieć. Więc bardzo dobrze jest znaleźć sobie taką osobę, której powiemy, słuchaj, muszę ci o tym opowiedzieć, nawet jeżeli się tego wstydzimy, tak? Czyli po prostu jakiegoś przyjaciela i jakby nastawić się od razu, że my od niego niczego nie chcemy. My nie chcemy, żeby on nam pomagał, nie chcemy, żeby się przejmował naszymi problemami. My po prostu potrzebujemy powiedzieć to. I wtedy, jeżeli te emocje zostaną wyrażone, to jak my się czujemy, jak ja się czuję w tej sytuacji konkretnie, to wtedy jest gwarancja, że te emocje nie odłożą się w ciele. Jeśli nie odłożą się w ciele, no to wtedy nie będziemy chorzy. Super. Obyśmy wszyscy byli zdrowi, piękni, młodzi. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję również. I zapraszam Państwa do stosowania tych metod, do zapoznania się z nimi. Oby jak najwięcej naszego społeczeństwa zostało uzdrowionych samych przez siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.